Witam serdecznie z tej strony Krypto Anonim i lecimy ze szybkimi wiadomościami ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co powiem, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną. Po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. Mamy dzisiaj piątek, 13 stycznia 2023 roku. Jesteśmy po ogłoszeniu wyników w CPI w Stanach Zjednoczonych. Rynki pierw zareagowały negatywnie, a później to już chyba każdy widział, co się stało. E, z, inflacja wyniosła 6,5, czyli tyle, ile spekulowali. Tutaj mm, prognozy, ile spekulowały. Dobrze, przejdźmy sobie tutaj do rynku kryptograficznego, bo tutaj się także dzieje. Bitcoin wczoraj atakował 19 tysięcy, w tej chwili wynosi 18 846 dolarów i jest niecałe 4% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Ethereum 0. Tutaj pierwszy raz widzę Ethereum, które słabiej poszło niż Bitcoin w takich większych wzrostach, może nie pierwszy, ale rzadko to się zdarza i mamy 0,7% na plusie i wynosi 1408 dolarów. Cały market cap zyskał nam 2,5%, no niecałe 2,5% i wynosi 951,5 miliarda dolarów. Zobaczmy sobie co najgorzej, najlepiej, może w pierwszej kolejności to mamy Aptos 31%, Link 18%. I frax 13,4%. Najgorzej poradził sobie FTX token z wynikiem 2,3%. Później mamy Tona, niecałe 2% na minusie i Nexo, 1,5% na minusie. Tutaj się dowiemy, jak to wygląda w wiadomościach o co chodzi z Nexo. Jednak widzimy że przegranych, mamy bardzo mało. To nam może pokazywać, że jednak to było bardzo dobre 24 godziny. No dobra, przechodzimy sobie tutaj już do CryptoRank, żeby zobaczyć, co się dzieje. Z wyszukiwaniem coinów. No i w pierwszym miejscu widzimy Gale, później Aptos i FET. a najwięcej wizyt w ostatnich 7 dniach ma Bitcoin na pierwszej kolejności, PI Network i Solana. Więc Bitcoin zyskuje swoje miejsce pierwsze. Przejdźmy sobie do wykresu, bo tutaj też się wiele działo, złotówka, ale czemu mamy takie Ja już wiem czemu 4, dola, 4, 4, 4 złote 31 groszy. jak sobie zjedziemy na stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nie, pierwsza inflacja. To widzimy właśnie. Nie, to są stopy procentowe. Co ja zrobiłem teraz? To są złotówka. Chwila, chwila. Jak widzimy inflację w Stanach Zjednoczonych, to na cały czas opada. Jak sobie policzymy miesiące, to praktycznie no, od 6 miesięcy opada, więc sporo sporo tutaj tych spadków mamy na inflacji, więc pozytywne. Zobaczymy, co FED zrobi 1 lutego. Teoretycznie ma jakąś pod, podstawkę, żeby zmniejszyć obniżanie stóp. Jednak niekoniecznie musi się tak stać, bo pamiętajmy, że 6,5% to jest daleko od celu inflacyjnego i tutaj mogą być różne decyzje. Rynek pracy nie za dużo traci, więc FED może sobie jeszcze tu docisnąć, żeby potem miał z czego schodzić. No, rynek oczekuje tam 25%, chyba większość głosów, nawet z 90% większością. Jednak tak nie musi być. Pokaże nam pierwszy luty. Dobrze przejdźmy sobie z powrotem do Bitcoina. Tylko świeczki zmieniłem, bo ten wykres to jest dobry do inflacji, a nie do cen. Ojejku. Gdzie są świecze? O! I teraz widzimy sobie, że tutaj Bitcoin na sobie cały czas powolutku idzie w zgodnie z trendem. No, i teraz troszeczkę poszedł do góry. Mówiłem, że ta formacja zazwyczaj się wyjściem kończy górą, no ale to oczywiście w żartach. Wczoraj, jeżeli ktoś oglądał odcinek, zobaczymy, co się stanie. Teoretycznie powinna się zrobić taka flaga opadająca. Jeżeli trend by się utrzymał, no i potem kolejne wyszczały, jeżeli byśmy szli z trendem do góry, możliwe, że to jest bull trap i będziemy wracać do tej linii trendu, czyli mogłoby być tak, że na chwilę wyjdziemy, ludzie pomyślą: O, idziemy już wyżej i pyk, spadek w dół. Jak będzie, zobaczymy. Ja jestem oczywiście nastawiony optymistycznie do rynku, uważam, że jest bardzo wysprzedany. Co widzimy sobie chociażby na RSI. No, ja tak jak mówiłem Wam wczoraj, analiza techniczna dla mnie w krótkim terminie jest bardzo ciężka, żeby działała, bo programowa... można zaprogramować to, tak? Jeżeli ktoś zaprogramuje i działa, no to ktoś inny to zrobi i już nie działa, tak? Dużo daje tyle samo fałszywych znaków co. Tak dla mnie oczywiście, fałszywych znaków, co dobrych, więc potem, jeżeli uwzględnisz jeszcze sobie prowizję od brokerów, no to wychodzisz sobie na stratach, ale jednak, jeżeli patrzysz w długim terminie, to możesz sobie tutaj zweryfikować, nie? No i mamy RSI bardzo nisko e, na miesięcznej skali. Bitcoin chyba nawet ostatnim czasie nie miał tak nisko, 45%, a tutaj mieliśmy na poziomie 40%. No właśnie, to też pokazuje, że rynek jest bardzo mocno wysprzedany. Też się przecie, przecinają na przykład MACD, które zazwyczaj funkcjonowały jako wyznaczniki wzrostu, więc do halvingu jeszcze sprawdźmy sobie, ile mamy, może, bo to też jest ważny okres, bo zawsze gdzieś tam ten Bitcoin reagował koło 400, no właśnie, no koło 400-500 dni, mamy 400 25 dni. Okolice, bo tutaj jest nie, nawet troszeczkę więcej. Mamy tutaj zaznaczony marzec. Musiałbym to przesunąć na kwiecień, maj. Bardziej halving powinien wypaść. No, zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak trudność tu będzie się dostosowywać. Przepraszam. Zobaczymy, jak trudność się będzie dostosowywać. W taki sposób może też oczywiście data się przesunąć, bo pamiętajmy, że w kryptowalutach czas płynie w blokach. A nie w sekundach, przez to nie wiemy dokładnej daty, kiedy jest halving. No dobra, lecimy sobie już do kalendarzu, może sobie cofnijmy do tego wczoraj. Jak widzicie, tutaj właśnie jest ta inflacja. Poprzednio 7,1, tam też był duży spadek, znaczy większy niż prognozy, może nie duży. Prognoza teraz była 6,5, idealnie się wstrzeliła. No i zdeklarowani wstępni bezrobotni też lepiej niż prognozy, tak? Mniej wniosków, więc no wiecie. Myślę, że FED ma spokojnie narzędzia, żeby podnosić dalej stopy procentowe. Jednak ile to będzie robił, no to już wie pewnie sam prezes Paul. Dobra, lecimy sobie do artykułów. Zaczniemy od największego, jak dla mnie wydającego się, czyli gigant technologiczny Samsung uruchomił ETF dla Bitcoina. Jest to ETF uruchomiony w Azji, dokładnie w Korei Południowej. No i to jest bardzo byczynius, tak? 13 stycznia zostanie uruchomiony akcje startują, więc no, to jest, moi drodzy, za każdym razem, jak widzę ETF Bitcoina, który wchodzi, tak, BlackRock też chyba takiego stworzył niedawno, no to pokazuje nam to, że jednak oni będą widzieli obrót na tym instrumencie, tak, bo no, trzeba, nie ukrywajmy się, etf -y zarabiają z e, prowizji, jaką się płaci, tak, za przechowywanie i tak dalej, zależy, jaki to jest, zazwyczaj to jest mały procent, ETF-y są bardzo tanimi mm, funduszami pasywnie zarządzającymi, nie tak jak fundusze aktywne, które próbują nie wiadomo co zrobić, a potem i jeszcze ci zżerają bardzo dużo procent z tego portfela. Więc jeżeli ten ETF ma zarabiać, no to w Bitcoin też nie może po prostu przecież upadać. Nie? Tak jak wielu krzyczało w tej beście, że Bitcoin już upada. Myślę, że jeżeli tak krzyczało, to nie znają w ogóle technologii i nie poświęcili czasu, dlaczego Bitcoin ciężko ma do upadku. No, a my przechodzimy do największej afery na polskim rynku teraz, czyli, uch, może nie największej, nie przesadzajmy, tak, ale dużej dość, że Łokik zabiera się za Kangę. W tle poważne nieprawidłowości. No, zobaczymy, co tam KNF, na razie to jest tylko pozwanie, ale z drugiej strony, no, ja nie chcę się wypowiadać na temat Kangi. Ale, no wiecie, jak widzę spółkę zarejestrowaną no, na no, dalekich wyspach, no to nie podchodzę do niej jakoś mega poważnie, tak? Działa to korzystam, nie działa, to nie korzystam. nie? Trzymanie pieniędzy na, na giełdach to też nie jest za dobry pomysł nigdy, a w szczególności w BES-ie. Przechodzimy sobie dalej. Binance nawiązuje, znaczy polski serwis cashbackowy, czyli Pikodi nawiązuje współpracę z Binance. I to jest. To jest duży news, także polska platforma cashbackowa nazwa Picodi rozpoczęła współpracę z największą giełdą kryptowalut na świecie, czyli Binance. Dzięki temu klienci wybranych sklepów internetowych mogą liczyć na zwrot części wydanych środków, otrzymując je w popularnych kryptowalutach. No, więc rozwija się, jest jeszcze chyba taka strona SatsBucks i jak kupujecie tam, to dostajecie w Satoshi, czyli bitcoiny dostajecie swoje zwroty. Bardzo fajna strona, znaczy bardzo fajny cashback. Mniejsze z tym, kto to robi, już, ale że fajny pomysł, że dostajecie w Bitcoinie. Tak? Ciekawe, to jak to jest bardzo opłacalne. Trzeba by było przeliczyć do tych najlepszych cashbacków. Jednak zawsze macie więcej Satoshi. I tutaj nalot policji na bułgarską siedzibę kryptowalutowej firmy Nexo, dlatego tam jakieś procenty pospadały mimo tego trendu wzrostowego, który nam tu się tworzy. Padły zarzuty o finansowanie terroryzmu i szokujące doniesienia pożyczkodawca kryptowalut Nexo znalazł się w centrum zakrojonego na szeroką skalę śledztwa w Bułgarii. Zarzuty o możliwości prania pieniędzy, przestępstwa podatkowe, oszustwa cyfrowe i inne przestępstwa. Władze mają dowody, że co najmniej jedna osoba, która korzystała z platformy dobrotu do kryptowalutami, znajduje się na liście osób finansujących terroryzm. No, więc zobaczymy, co się z nimi stanie. A my przechodzimy z BitHuba na Coindesk no i czytamy sobie, że krypto.com zmniejsza się roboczą o 20%, ponieważ firmy przygotowują się na zimę krypto. Firmy przygotowują się na zimę Krypto, chyba na wiosnę. No, jaką zimę, panie? Wiosna powinna już być niedługo, więc myślę, że wiosna przyjdzie, nie? No, w każdym razie KryptoKom redukuje kolejnych pracowników żeby się utrzymać na powierzchni, nie jest to nic złego, ale pokazuje cały czas, że rynek jeszcze teoretycznie się kurczy, przynajmniej od strony Crypto.com, a my przechodzimy do ARK Invest, który kupuje kolejne akcje Coinbase o wartości 2,5 miliona dolarów. Ostatnio już Wam mówiliśmy, że Coinbase, ARK kupowało właśnie akcje Coin, czyli Coinbase'u o wartości 7,5 milionów yy, dolarów, tak, czyli już sporo. W ostatnim miesiącu aż o 28,25 miliona dolarów w ciągu ostatniego miesiąca wydali na akcje Coinbase, więc oni sobie tutaj zbierają. Akcje Coinbase też od tamtego czasu, kiedy pierwszy raz chyba pisaliśmy i mówiłem o tym, że e, zaczęły być skupywane przez kark, też sporo urosły około 40%, trzeba było spojrzeć na wykres. W każdym razie Coinbase ogłasza dużą ekspansję swoją na europejski rynek jako filar wzrostu w 2023 roku. Więc Coinbase, tutaj ma swoje plany, też jest wspierany właśnie przez widzicie, duże firmy skupują go, ma jeszcze jakieś tam wsparcie od BreckLoka. Więc teoretycznie wszystkie jakieś grubasy z Wall Street powinni się kierować w USDC, tak? Jeżeli mają takie wtyki. No ale zobaczymy jak to będzie. Na razie jeszcze USDC nie przebiło USDT. Więc czas pokaże. A my przechodzimy sobie już do kolejnego newsa, gdzie SEK atakuje, z serii Sek atakuje. No i tutaj mówi, że Gemini Genesis sprzedała niezarejestrowane papiery wartościowe. No i oczywiście wiadomo, czy jak to się będzie kończyło. Sprawą albo karą, zobaczymy jak się dogadają. Jednak Ciekawe to jest. Zawsze uważałem, że bracia wiedzą, co robią i mają jakoś już na to przygotowani są pewnie. Zobaczymy, jak to się zakończy. Czy sek położy, czy sek położy Gemini, czy, czy może nie położy. W każdym razie warto obserwować, do kogo sek się przywala. Wolę, żeby się przywalał właśnie do takich podmiotów, niż np. do Ethereum. A my przechodzimy do poligon. Tutaj chcę prowadzić hardwork. Zaplanowano na 17 stycznia i tutaj chodzi o reorganizację w kosztach gazu. I tutaj chcę jeszcze poligon chce skrócić czas potrzebny do sfinansowania bloku w celu weryfikacji udanych transakcji, więc tutaj chcą się ulepszyć, no bo czasami faktycznie na poligonie gaz jest sporo większy niż na ethereum były takie ostatnie momenty, więc, więc widzimy, jest tutaj, jest ruch na sieci, to jest bardzo ważne, jak jest ruch na sieci, efekt sieciowy działa no to w pewnym momencie tak czy siak wartość tokenu teoretycznie Powinna iść do góry, to nie są porady, to jest teoria. Dobra, a tutaj przypominamy dla tych, co wczoraj nie oglądali, Avrance nawiązało współpracę z Amazonem. Więc jeżeli, mm, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, no to jest bardzo duże partnerstwo. Zobaczymy, co oni sobie będą tworzyć w przyszłości. Bo to, co teraz piszą, to mi mało obchodzi. Bo często wiecie, macie, jest duże jakieś nastawienie, że tutaj to, 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 a potem z tego nic nie wychodzi. Więc trzeba poczekać i zobaczyć, co oni faktycznie razem stworzą. A my teraz przechodzimy sobie do analizy. Blockchain Blockchain.com, zaczynamy. 2 miliony, 2 miliardy 320 milionów dolarów, przetransferowane w ostatnich 24 godzinach w Bitcoinie. Hashry dzieci 250, czyli on tam gdzieś blisko ATH już się zbliża. W porównaniu Ethereum przetransferowało 1 miliard 500 milionów dolarów. Zobaczmy sobie, ile Ethereum się znowu wypaliło. 400 Etherów znowu się wypaliło. Gaz 13 Gwei, Tyle Etherów się pali przy takim. Przy takim, przy takim małym gazie, to jest ciekawe. Zobaczmy, co ostatnie 30 dni. Tu tu, 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 Jeden dzień, 7 dni. No, ostatnie 7 dni, moi drodzy, to bardzo dużo tych eterów się wypaliło. 2,5 tysiąca. Jednak, jak sobie weźmiemy, może zobaczmy od początku, to jest 120 dni, tak. No, to mamy tylko 1700 eterów nam doszło od merdza, czyli od września. Od 19? Nie wiem, jeszcze 12 chyba. 12, tu jest 15 znaczony, ale chyba 12-13 to był. W każdym razie jest to mała bardzo ilość w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje. Gdyby Proof of Work działało, 1 418 tysięcy, więc różnicę widać na Ja jestem ciekaw, kiedy to. Znaczy, to już troszeczkę widać, tak, że zobaczcie, że Ether sobie radzi dobrze. Bitcoin przebił dno, a Ether nie przebił. Więc to pokazuje, że no, braknie, braknie. Zobaczymy, jak to będzie działać. W każdym razie widzimy pozytywne wpływy z stablecoinów. Zobaczmy, jakich dokładnie jest najwięcej. USDC mamy 194 miliony i USDT, a potem te dopiero Binance Coin. Tak? Gemini bardzo malutko, No, ale to mnie dziwi w ogóle. Więc tutaj mamy 350 milionów. Kolejny dzień, duże hajs. W sumie chyba z wczoraj może sobie weźmy 48 godzin. O, prawie miliard w przeciągu dwóch dni wpłynęło w stabilnych walutach, to jest bardzo ważne. Wypłynęło jednak 10 847 etherów i 36 265 bitcoiny wpłynęły na giełdy, więc to jest negatywne, bo najprawdopodobniej są dla sprzedaży albo do jakiegoś lewarowania. Na NetFlow widzimy też, że teraz hajs zazwyczaj to był tylko głównie Bitcoin, Ether, Jakie stablecoiny. Widzimy, jak się hajs zaczyna przelewać do innych kryptowalut. Tutaj macie stabilne waluty, tu macie stablecoiny, znaczy fiatowskie waluty, stablecoiny i tutaj macie jakieś shitcoiny, tak? Więc płynie ten hajs tam. Buyflow wygląda bardzo podobnie, no i sell oczywiście też, no traderzy się chyba uruchomili, ale na sell widzimy bardzo dużo bitcoina płynącego do USDT, A więc teoretycznie są wyciągane zyski z tych wzrostów. Wróćmy sobie na cały czas. Mamy 1 930 tysięcy bitcoinów na giełdach. Wolumen na futuresach 113, prawie 114 miliardów dolarów. I mamy longi 51,19%, do shortów 48,81%. Likwidacje w ostatnich 24 godzinach. No, tutaj to są. Te likwidacje są od pierwszej rano, więc możemy sobie wziąć troszeczkę do tyłu. To tam mieliśmy w ostatnich 48 godzinach 175,5 miliona w shortach zostało zlikwidowane i 86,6 miliona w longach. No a w tych najbliższych czasach, to jest tak naprawdę od pierwszej w nocy, to dopiero mamy 11 milionów w shortach i niecałe 8 milionów w longach. Przypominam sobie, żeby można zajrzeć na sobie tutaj Fajny serwis coin.dance, gdzie możecie sobie zobaczyć wiele wykresików. Na przykład mamy hashrate, na którym widzimy sobie, że znowu atakuje nam tutaj gdzieś szczyty. Przed ten moment podeszliśmy na 280, 268 egzahaszy. Na tym wykresie ATH to jest 271. To zależy, zawsze pamiętajmy, jaki to jest jaki to jest wykres, jak, w jakiej on ym, częstotliwości mierzy ten hashry, bo pamiętajmy, że w ciągu dnia hashry potrafi sobie skakać bardzo dużo, po 20% czasami nawet tak. Jeżeli jakieś elektrownie wielkie się odłączają, albo jest jakaś nie wiem właśnie w, w regionie, gdzie jest bardzo dużo elektrowni, za mało prądu jest, nie muszą wyłączyć, na przykład, żeby wesprzeć tutaj y, budynki mieszkalne, no to w takim przypadku ten hashry skacze. <laughs> Krypto Fear and Grid Index wynosi 31, czyli cały czas strach. Tamten drugi wskaźnik odleciał gdzieś tam na chciwość, więc ja, ja go nie obserwuję. Wydaje mi się że na chwilę obecną, że ten wskaźnik lepiej pokazuje. Jeżeli będę się bardziej zgadzał z tamtym, to wrócimy. Jednak ja uważam, że dalej jesteśmy, że takie wzrosty to nie powinny w ogóle iść w stronę euforii. Dla mnie to strach rośnie, nie? jeżeli takie są wzrosty na chwilę obecną, bo tak naprawdę rośnie prawdopodobieństwo dla mnie oczywiście, że będzie to właśnie bull trap i zaraz spadniemy w dół, nie? Ale jeżeli to tak nie będzie i faktycznie rynek udowodni, że będziemy sobie powolutku szli do góry, no to może być to ciekawe. Tylko pamiętajmy, że z analizy technicznej jak powolutku idziemy do góry cały czas, no to to jest, to jest flaga odwrócona, która może dołem mieć wyjście, więc no trzeba ostrożnie to traktować, a w każdym razie przechodzimy do bull run Bitcoin Index, który ma dzisiaj 8. No i tutaj powoli się spina do góry. Zobaczymy, 8 w tamtym nie no, w tamtym wykresie odzyskaliśmy 11 i potem spadliśmy z powrotem na 4 i dopiero gdzieś jakieś wrosty a my tutaj spadliśmy na 2 potem odzyskaliśmy jakieś 6 z powrotem na 3 i dopiero teraz mamy 8. Zobaczymy. W każdym razie to tu mieliśmy 1 13, 4 15 i dopiero. No, ciekawe, ciekawe to jest średnia z tych wszystkich tutaj rzeczy które widzimy, więc to jest jak najbardziej fajnie to obserwować bo mamy naprawdę to nie jest jeden wskaźnik niektórzy go próbowali skopiować na polskiej scenie i nadać mu nazwę lekko przesuwając zmienne czego nie popieram oczywiście i wykasować hajs oczywiście od ludzi to jest bardzo nieetyczne a my tu widzimy że mamy go za darmo. Dobra, i jak, zobaczmy jak se orderbooki są poukładane, 17,5 tysiąca bitcoinów na zakup przy 18 tysięcy dolarów i na sprzedaż 5 tysięcy bitcoinów mamy przy 19 tysięcy dolarach. Większość ściana stoi przy 20 tysięcy dolarach, mamy 14,5 tysiąca bitcoinów, więc teoretycznie tą 19 moglibyśmy zjeść, tak? Jeżeli tutaj by były dobre wiatry. Pamiętajmy tylko, że to są oczywiście tylko zlecenia, one mogą być w każdej chwili przestawione i to są zlewarowane też bitcoiny, a same fizyczne to mamy 30 Bitcoinów na zakup przy 18 i 1300 na sprzedaż przy 19, a potem 2600 przy 20. Dobrze, dziękuję, zostawię ze mną do końca. Dzisiaj szybciutko, 20 minut. Słyszymy się w poniedziałek, bo nie mamy już tych weekendowych przeglądów. Niestety muszę odpoczywać też czasami, więc będziemy sobie najprawdopodobniej w piątki to robić. Dzisiaj nie przeleciałem wszystkich rzeczy, ponieważ jeszcze nie mam jakiegoś schematu, jakbym to widział. No i dzięki wielkie. Do jut. No do poniedziałku. Hej, miłego ciąga to wierzycie.